Cześć ponownie, panowie i panie. Chciałbym być dobrze zrozumiany. W programach, które tutaj robię, nie chodzi o to, żeby zniechęcać do życia w parach. Przeciwnie, chodzi o to, żeby zachęcić do bycia w parach, ale bycia w takich parach, w których i kobieta, i mężczyzna ma dobre życie, jest z tego życia zadowolony. Zauważyłem, że współczesna narracja jest taka, że to kobieta ma być szczęśliwa. I tu chciałem właśnie dodać, i mężczyzna ma być szczęśliwy, i mają być spełnione jego oczekiwania. Więc proszę źle nie odbierać tego, że w jednym czy dwóch odcinkach podałem, jakie są red flags, czyli czerwone flagi. To nie jest zniechęcanie do bycia w związku, to jest uprzedzanie facetów. To jest pokazywanie punktów, pokazywanie faktów, na które trzeba zwrócić uwagę, aby nasze, męskie życie było finalnie szczęśliwe, żebyśmy mogli. Zakładać rodziny z partnerkami, które nas szanują, żebyśmy mogli zakładać rodziny, których szansa na trwanie jest duża, żeby zabezpieczyć się przed sytuacją, w której rozwód niszczy życie faceta. Rozwód to nigdy nie jest nic dobrego, ale niestety prawo rozwodowe nie stoi po stronie mężczyzn, nie jest zupełnie obiektywne. Nie dba o los faceta po rozwodzie, nie dba o jego sytuację finansową, o jego relacje z dziećmi, o jego alienację rodzicielską. Dlatego czerwone flagi są bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na Czynniki, które mogą zagrażać szczęściu faceta, szczęściu mężczyzny. I jeśli, przyjacielu, twoje randki są nieudane, albo nie masz ich w ogóle, widzisz i masz takie doświadczenia, i twierdzisz, że nie ma dobrych dziewczyn, to może być też tak, że nie widzisz oznak, które wskazują, że to są dobre dziewczyny. W natłoku złych cech, w natłoku cech, które są kobietom wpajane jako te dobre, jako te pożądane co jest często nieprawdą. I zbyt wielu facetów tego nie zauważyło i wpakowało się w kłopoty. To może w natłoku tych negatywnych informacji, które, które dostrzegasz, które ja dostrzegam, które są irytujące i denerwujące i które powodują, że faceci odwracają się od życia związkowego. A to niedobrze. Celem życia jest przetrwanie własne i przetrwanie gatunku. My musimy być w związkach. My musimy mieć dzieci. I panowie, ważna rzecz. Każdy mężczyzna ma w swoim życiu etapy. W pewnym momencie. Bardzo ważny będzie ten etap, kiedy mamy potomstwo, kiedy możemy się spełnić w przekazywaniu naszych doświadczeń, naszej wiedzy, wychowywaniu potomka. Ale, żeby do tego doszło, to trzeba znaleźć właściwą dziewczynę. I w tym właśnie pomogą przygotowane dzisiaj green flags, zielone flagi. Jeśli widzimy takie cechy, dodajemy punkty dla takiej dziewczyny. Awansuje ona w naszej skali, prywatnej skali, czy ona dla nas byłaby dobrą partnerką życiową? To bardzo ważny odcinek, to bardzo ważne cechy, na które trzeba zwrócić uwagę. Więc podaję 10 green flags dla dobrych facetów i dla dobrych dziewczyn. Zaczynamy. Oczywiście, można by powiedzieć, że najprościej to sprawdzić czerwone flagi. Jeśli ich nie ma, oznacza to, że są zielone. W bardzo wielu przypadkach właśnie tak jest, ale wśród dzisiejszych zielonych flag będzie kilka takich, o których nie było mowy przy flagach czerwonych. Zapraszam. Zielona flaga numer jeden pełna rodzina tej dziewczyny. Oczywiście. Czytałem taki komentarz. Ale jeśli komuś umarł ojciec, nie rozmawiamy o takich tragediach, rozmawiamy o tym, że nie ma pełnej rodziny, że dziewczyna nie widziała, jak wygląda relacja kobiety i mężczyzny, relacja dobra, relacja, gdzie mężczyzna jest szanowany i doceniany. I teraz tłumacząc, jeśli dziewczyna była w takim domu, ma dobre relacje z ojcem, widzi, jak powinna wyglądać pełna rodzina albo wie, jak powinna wyglądać pełna rodzina. Bo trudność tutaj polega na tym, że to nie jest jej wina, że rodzina się rozpadła, ale wychowanie ma wpływ na jej przyszłe cechy, na to, do jakiego wzorca będzie się upodabniała. Więc jeśli ma taką świadomość i nawet rodzina nie była pełna, ale dziewczyna przepracowała to sama lub z pomocą, wie, jak wygląda rodzina, wie, jakiego szacunku wymaga mężczyzna, ojciec, głowa domu, to to jest zielona flaga numer jeden, zielona flaga numer dwa. Dziewczyna jest spokojna. Dziewczyna jest. Spokojna, nie walczy, nie kłóci się, nie podnosi na was głosu, nie rzuca talerzami. Dla różnych par będzie to różny okres, ale bardzo ważny jest ten okres tuż po zauroczeniu, tuż po tym, jak spadną różowe okulary, jak już nie ma bombardowania sex -em. Jak wtedy zachowuje się ta dziewczyna? Jak zachowuje się, kiedy widzicie się coraz częściej? Czy bycie razem, pomieszkiwanie razem powoduje, że co 2 trzy tygodnie jest awantura? Bo jeśli jest, to znaczy, że nie spełniacie swoich oczekiwań. To znaczy, że są jakieś problemy w tej relacji. To znaczy, że ona nie widzi wartości faceta w swoim życiu. Dziewczyna wspiera Twoje cele i dążenie do doskonałości. Wspiera Twój plan. Nawet w wasz wolny dzień lub wolny weekend wie, że jeśli jesteście, ty jesteś, zaangażowani w jego cel, to przyniesie Wam to korzyść wam obojgu. Zna Twój cel. Przypomina, zachęca, żebyś go realizował. Rozumie, że Twój sukces to jest wasz wspólny sukces. Nawet jeśli jesteś młodszym chłopakiem, grasz sobie w piłkę nie wyśmiewa tego, znaczy takie wiecie półzawodowo trenujesz, starasz się wzrastać w tym. Nie wyśmiewa tego, wspiera. Jeśli wymyślisz, że chcesz robić YouTube, nie zniechęca, przeciwnie. Zachęca, wie, że twój rozwój to jest dobro dla was obojga. Ma nieduży przebieg. O wiecie, ale to już było. To nie jest dokładnie to samo, bo tutaj chodzi o to, żebyście sprawdzili, wywnioskowali z tego, o czym rozmawiacie z tego, jak ona opowiada o byłych przygodach. Czy jej celem było znalezienie męża? Czy jej celem był stały związek? Bo jeśli miała naprane do głowy, że celem kobiety jest znajdowanie chwilowych przyjemności i tym, co miała cennego, szafowała na lewo i prawo, to oznacza, że bardzo łatwo rezygnuje, ulega chwilowym przyjemnościom. I to nie jest dobry prognostyk do stałego związku, bo ona będzie bombardowana okazjami. Jeśli nie umie, wiecie, hold your horses, wstrzymać swoich pożądań, to nie wróży to dobrze dla stałego związku. To wydaje się oczywiste. Jeśli kobieta miała 20 partnerów, jest dużo łatwiej jej podjąć takie ryzyko, odejść i szukać kolejnego, niż kobiecie, która miała jednego partnera i to byliście Wy. Ja wiem, że to się dzisiaj nie zdarza, ale można sobie wyskalować. 20 partnerów a dwóch to jest zasadnicza różnica. Przy dwóch partnerach ona wciąż ma obawę do wychodzenia do świata, do rozpoczęcia nowej intym intymności. Ta obawa. To korzyść dla związku, dla was, dla mężczyzny. Bo jeśli tej obawy nie ma, to każdy romans, każde jakieś chwilowe zbliżenie jest dla niej łatwe. To już było, to wiecie, nie zmydli się. Niestety. Ten punkt jest bardzo ważny, bo w kobiecym świecie mówi się, że on jest po stronie męskiej niedopracowany, a niestety jest przeciwnie. Komunikacja, czy twoja kobieta, jak jest źle, to o tym mówi. Czy strzela fochy? Czy jeśli siedzi smutna, albo łezka leci, na pytanie, co ci jest, odpowiada nic. To jest komunikacja? Kobiety. Komunikacja to powinna być jak dorosłych ludzi, a nie jak dwójki dzieci w piaskownicy. Jeśli twoja kobieta każe ci się domyślać, zgadywać. Komunikacja na poziomie niskim, ale jeśli. Nie każe się domyślać, komunikuje się otwarcie prosić Cię o rozmowę. rozumie, że mężczyźni rozmawiają o faktach, kobiety bardziej o emocjach. Próbuje zmniejszyć poziom tych emocji. Próbuje pomyśleć o faktach, zbliża Waszą komunikację. Zielona flaga nie prowadzi Gierek. Czyli jak piszesz, to odpisuje. Nie znika. Nie ma tajemnic. Jest dostępna. Jak proponujesz spotkanie, to ma na nie czas. Jak nie ma, proponuje od razu inną godzinę lub datę. Te rzeczy gwarantują ci, że ty jesteś jej pierwszym wyborem. To ciebie ma w głowie. Nie Alfa Widow myśląca o kimś innym. Nie Atencjuszka, do której pisze wielu, a ty jesteś pretendentem. Jeśli tak się zachowuje, jeśli tak mówi twoje wewnętrzne przekonanie, że z nią zawsze jest łatwo się spotkać, łatwo skontaktować, nie udaje niedostępnej, to to jest zielona flaga. No i uwaga umiejąca gotować! Kobiety się zaraz obróżą, a ja nie jestem kucharką. Jesteś. Jest. Słuchajcie, dwie rzeczy w tym punkcie. Pierwsza rzecz to taka, że podstawową rzeczą, którą mężczyźni wymagają od kobiety do stałego związku, to jest stworzenie tego gniazda rodzinnego tego ciepła tego miejsca, do którego mężczyzna chce wracać, które jest jego, o które chce dbać. Nie Power couple, wychodzimy sobie do restauracji. Nie, ja, ja wracając do domu, chcę wracać do domu. Chcę czuć to ciepło, chcę czuć tą kobiecą energię. Takiej kobiety oczekuję, a nie Strong and Independent. To jest jedno. Ale drugie, jest naprawdę niewiele rzeczy, które kobieta może zrobić dla mężczyzny, żeby poprawić jego życie, których on sam nie może dla siebie zrobić. Jest niewiele, praktycznie nie ma. Mężczyzna żyjąc sam jest szczęśliwy, może zrobić dla siebie wszystko. Tak, panowie? Wszystko. Więc jeśli z tych drobnych, domowych, dających ciepło rzeczy, kobieta rezygnuje i w ogóle nie będę gotowała? No nie. Za to zielona flaga to jest, kiedy wiesz, że ona gotuje, że sprawia jej to przyjemność, że robi coś dla ciebie wreszcie. Nie ty dla niej, ona dla Ciebie. Jeśli ona chce, umiała cztery potrawy, spotyka się z tobą, umie już osiem. Dziś zrobimy to, jutro tamto, proponuje. Kochany, czy ci smakowało? Przyznajcie kobiety, jeśli zrobicie coś dla mężczyzny i on to doceni, pochwali, jest ciepłe oko na sercu, jest dobrze, no to czemu tego bronicie? Trzeba wykazać inicjatywę. No tak, no tak. To ważne i wynika z doświadczenia, bo w żadnym programie innym tego nie usłyszycie. Jeśli dziewczyna przychodzi do was, zapraszacie, jest miła kolacyjka, no nie wiem, nawet jak wy zrobiliście tą kolacyjkę, czy wypiliście winko, Zjedliście serek i winogronka, a wiecie, jak to się robi? To zobaczcie, jak kobieta się zachowuje. Czy będąc już z wami, nie na pierwszej, drugiej, trzeciej rance, a może nawet na pierwszej, to już jest w ogóle zielona flaga w ciemnozielonym kolorze. Czy robi te drobne kobiece rzeczy, czy coś poprawi, czy jest jak w hotelu u was, czy coś pozmywa, czy ci pomoże, czy przetrze szafkę w kuchni. I możecie to zauważyć również, jak jesteście u niej. Czy jak jesteście zaproszeni do niej, jest czysto, posprzątane, czy jeśli coś jecie, to zmywa, czy, tam, czy po prostu sterta rośnie, czy ona w ogóle ma taki bakcyl dbania, no to kobieta dba o to gniazdo, mężczyzna no je buduje, kobieta o nie dba. Jeśli jesteście u niej, jest pierdolą. W łazience brudno, nieposprzątane, zakurzone, z, naczynia w, wiecie, w zlewie, to niepozmywane, no to słabo. Widać to już, już jak jest u was. No właśnie jak mówiłem, czy, czy posprzątała, czy przetarła. Jeśli spędziliście już razem noc, wychodzicie rano, zjedliście śniadanie, czy, czy, po, czy wiecie, wyrównała pościeliła łóżko. To są wszystko takie symptomy. Jak ona się tu czuje? Czy to jest dla niej hotel dziś ten jutro tamten, czy to jest dla niej ciepło, dom, nawet jak tylko tu bywa. Sprząta dla ciebie, wie, że ty tu zostaniesz. Wrócisz z pracy po waszym spotkaniu, znaczy po, po nocy, po rannym śniadanku? Wierzę, ty tu wrócisz do tego domu, żeby tu było już posprzątane, czysto, zaścielone łóżko? Jeśli spakuje ci, nie wiem, drobiazg do pracy, no i to samo jeśli już jesteście w związku, mieszkacie razem, czy te rzeczy, ich poziom obniżył się, czy pozostał na tym samym albo wzrósł? Czy łóżko jest pościelone, czy kwiatki są zadbane? Ja wiem, że nas nie obchodzą te kwiatki, ale to jest sygnał, że to jest kobieta do związku stałego, do relacji. Warto zwrócić uwagę. Już przedostatnia cecha zielona flaga. Czy ma koleżanki, czy ma kolegów? I jakie ma te koleżanki, i ile ich ma? Bo jeśli jest miłą do życia osobą, to ma jakieś znajome, ale to są kobiety. I po tym też poznacie, jaka jest jej przyszłość. Bo wiadomo, że każdy staje się wypadkową pięciu osób, z którymi najczęściej się widuje. Więc jeśli ona w swoim gronie ma kobiety rozwiązłe, o ostrych feministycznych poglądach, fanki Tinder'a, fanki klubów, tam gdzieś jest ten pierwiastek, że ona też to ma, być może z nimi była, być może z nimi będzie, będzie cały czas pod wpływem takich dziewczyn. Jeśli natomiast jej koleżanki to są mężatki w szczęśliwych związkach albo miłe, skromne. Mądre dziewczyny, to jest szansa, że ona nie zmieni się w inną stronę niż właśnie taka, że będzie taka, jak te dziewczyny. To bardzo ważne. I jeśli w drugą stronę i więcej jest kolegów niż koleżanek, i ona nie jest w stanie wytłumaczyć. No bo wiecie, może mieć kobieta kolegów, jest 99% szans, że oni wszyscy przyszli tam, bo chcieli coś uzyskać, bo im się podobała 99% szans. Ale może być tak, może być tak, że wieloletni kolega, z którym ma ułożone relacje, jest to bezpieczne. Znasz tą historię, wiesz skąd się wzięli, nie ma tam tajemnic. Opowiadała ci o tym, nie ukrywała. Lata tej ich znajomości są czytelne, nie ma tam znaków zapytania typu, wyjechali razem na wakacje i nie wiadomo. No, no nie, no to już jest wiecie, pobite gary. Ale jeśli to jest kolega z pracy, z którym utrzymują relacje, każdy jest w związku, ta relacja jest czysta, nie ma jakiegoś znikania, nikt nie dzwoni do nikogo w niewiadomych sprawach o niewiadomych godzinach, może 1% takich kolegów. Natomiast temat jest inny. Jeśli jest mnóstwo kolegów, oznacza to, że często wystawiała się na atencję, szukała tej atencji, przyjmowała tę atencję. Ci wszyscy orbiterzy tam są i teraz istnieją. Są planem zastępczym, są drugim, trzecim, piątym lisem w kurniku. Jeśli Wam się nie powiedzie, ona ma zawsze relacje z nimi. Najlepszy sposób wyczyszczenia takiej relacji to jest powiedz mi, kto tu jest Twoim najlepszym kolegą. Za, napisz do niego, że pokłóciliśmy się, masz w nosie facetów i chcesz się do niego przytulić. <laughs> Zobaczymy, co odpisze. Jak się sprawdzi, to jest 50-50, że być może jest kolegą, bo mógł też dobrze zagrać. <laughs> no tak, pół żartem, pół serio. Ważne jest to, że są koleżanki, a nie koledzy. I ona szuka i uczy się kobiecej energii, a nie męskiej od kolegów. I nie ma powierników i spowiedników i przytulaczy. Bo to ty teraz będziesz w związku, i to ty teraz jesteś spowiednikiem, trzeba to przyjąć na klatę, i to ty teraz jesteś pocieszaczem, i to ty teraz jesteś opoką, i to do ciebie zwraca się z problemami. Tak. To jest jeden z powodów, dlaczego kobiety nie mogą znaleźć mężczyzny swojego życia, bo wszystkie ich potrzeby są zaspokojone przez stado orbiterów i simpów. I one nie mają, wiecie, potrzeby nie mają. Takiego cugu, takiego wiecie, nie są nidi, nie, nie szukają tego mężczyzny tak bardzo. I rzecz ostatnia. Są przyjemne do życia. Jest wam z nimi dobrze, jest wam z nimi lekko. Nie lekceważcie tego wewnętrznego stanu, tego wewnętrznego podpowiadacza, który, który spina was, jak macie się z nią spotkać, który mówi wam: nie bądźcie sobą przy niej. Wtedy gracie, wtedy to nie jest materiał do długotrwałej relacji, bo długo. Zobaczcie, długo nie możecie być nie sobą. Chcecie być sobą, chcecie być razem, chcecie, żeby było lekko, żeby było przyjemnie. Na to też wpływają te poprzednie zielone flagi że jest dobra komunikacja, że jest zaufanie zbudowane. Zbudowane, bo zaufania się nie ma, zaufanie się buduje. Macie ze sobą świetny czas, może macie jakiś sport, który razem wykonujecie. Ona śmieje się z Twoich żartów. Było wcześniej, wspiera Twoje cele. Oprócz namiętności. Będziecie też najbliższymi sobie osobami, więc taka zielona flaga, że jest wam ze sobą dobrze, jest bardzo istotna. Konflikty w stałym związku będą się zdarzały. No to jest ten minus stałego związku. Jeśli jesteście w związku, to trudno jest trzasnąć drzwiami i kłótnie będą, ale w tym miłym byciu razem, zwróćcie też uwagę, czy wasza kobieta eskaluje problemy, eskaluje kłótnie. Czy stara się je załagodzić? Czy łatwo jest wam dojść do porozumienia? Czy ona nadaje na waszych falach? Jeśli jest, jest jakieś spięcie, czy potraficie się zdystansować? Czy każdy broni swojego ego? Jeśli to wam nie wychodzi na początku, to później będzie tylko gorzej. Takie to mądrości wujka Pablo. Przyjaciele, podsumowując. Związki są nam potrzebne. Z dobrą kobietą chcemy żyć w związku. Chcemy tworzyć rodzinę. Powinniśmy tworzyć rodzinę. Więc spróbujmy otworzyć oczy. Spróbujmy dostrzec zielone flagi, bo o czerwonych flagach jest mnóstwo programów, ale nie chodzi o to, żeby odrzucić, żeby odseparować kobiety od mężczyzn, czego są różne ugrupowania w M izm. To nie tak. Trzeba zrozumieć, co jest męskie, co jest żeńskie, co męskiego podoba się kobietom, co kobiecego podoba się mężczyznom. Zrozumieć różnicę, zauważyć... Zielone flagi, które są wskazówkami dla nas, to jest materiał na kobietę do związku. To nie jest fruwający ptaszek. To nie jest emocjonalna wariatka. To nie jest zapatrzona w jakieś argumenty siły i niezależności istka. Dzięki takiemu podejściu kobiety, które są takie, jest ich tak mało. Tak mało. 2%, 3%. Ale chodzi o to, żeby pracować, żeby kobiety to rozumiały, żeby te, które mnie oglądają, powiedziały: Kurde, on nie hejtuje kobiet. On też mówi, że kobiety są dobre, a ja mam w sobie te dobre cechy. No to o to chodzi, żeby ta kobieta te cechy rozwijała, żebyśmy my, faceci, budując siebie, męskość, swoją pozycję, byli w pozycji takiej rozdawania kart, a raczej pokazywania pola, gdzie możemy przyjąć do siebie wartościowe rzeczy. Wartościowe dziewczyny, kiedy doceniamy to, że od niej bije ciepło, że od niej bije miłość, że od niej bije kobiecość, ciepło. Atmosfera, która może być rodzinną atmosferą. No. Rozbujałem się trochę jak mentor, ale swoje lata mam, to mogę pomentorować od czasu do czasu. Napiszcie, proszę, czy są jeszcze inne cechy, które uznacie za zielone flagi? Czy taka treść Wam odpowiada? Czy spotkaliście takie dziewczyny i jak to się skończyło, można napisać do mnie maila: koniecznie dajcie lajka, koniecznie dajcie suba. Wyślijcie to do facetów, którym to się przyda, którzy może po otrzymaniu wiedzy red, peel, o, po zobaczeniu na własnej skórze wygarbowanej jakimiś relacjami, gdzie kobieta się nie spisała, gdzie to nie była dobra kobieta, gdzie mężczyźni zamknęli się na związek, poszli swoją drogą. To też jest metoda. Ale być może jeśli otworzymy oczy, to znajdziemy kogoś, kto z nami chce tą drogę budować. Także, przyjaciele, jak spotykacie dziewczynę, która ma ze trzy chociaż, cztery zielone flagi, trzymajcie ten skarb. Zwróćcie jej uwagę, odważnie, bo był odcinek o Simpach. Boimy się jako faceci, zwrócić uwagę, wymagać. Jeśli pracujesz nad sobą, budujesz swoją pozycję, to masz prawo wymagać. Dziewczyno, chciałbym, żebyś była taka. Kobiecość. To jest to. Taki warunek, taki i taki. Bardzo bym chciał, żebyś taka była. Czy jesteś? Czy ukrywasz te cechy? Pracuj nad nimi. Będziemy razem. Także trzymajcie takie skarby, bo rynek randkowy jest ciężki, rozregulowany. Znakomita większość kobiet do związku już się nie nadaje. Już się nie poprawi, tam jest zbyt źle. Ale te, które chcą, mogą, potrafią. Pracują. Bierzmy te skarby. Ciao.